Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na przygotowany przez portal Ticket.pl kurs algorytmiki i programowania. Nie od dziś wiadomo, że umiejętność programowania to nie tylko uczenie się pisania kodu programów, ale też rozwijanie analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, zarówno tych technicznych, jak i wielu innych. Poza tym, ucząc się programowania, lepiej poznajemy cyfrową rzeczywistość, w której żyjemy. Bardziej świadomie posługujemy się nowymi technologiami, a przede wszystkim pewniej i bezpieczniej korzystamy z wszechobecnych elektronicznych urządzeń i usług. Dlatego też od kilku lat już na wczesnych etapach edukacji wprowadza się do szkół obowiązkową naukę programowania. Potrzebę uczenia dzieci programowania dostrzegły również firmy i organizacje. Jedne tworząc odpowiednie środowiska programistyczne, roboty, zabawki i gry wspomagające naukę tej dziedziny nawet u bardzo małych dzieci, a inne przygotowując kursy, szkolenia i warsztaty. Dzięki takiemu podejściu ludzie w różnym wieku, ucząc się programowania, mogą w ciekawy i prosty sposób zdobywać i doskonalić własne kompetencje cyfrowe, a także umiejętności, m.in. logicznego i analitycznego myślenia, oraz poszukiwania różnych, coraz lepszych rozwiązań problemów. Algorytmika i programowanie bardzo dobrze oddziałuje na naszą kreatywność, a każdy wymyślony algorytm i napisany program dają wiele satysfakcji. Podczas tego kursu zapoznamy się z podstawową wiedzą w zakresie algorytmiki i programowania. Wyjaśnimy pojęcia związane z tymi zagadnieniami jak algorytm, schemat blokowy, iteracja, kompilacja, języki programowania i wiele, wiele innych. Omówimy różne sposoby wykorzystania algorytmów do rozwiązywania problemów za pomocą komputera. Dowiemy się, w jaki sposób powstaje program komputerowy i za pomocą jakich języków go tworzymy. Innymi słowy, w trakcie kursu zdobędziemy wiedzę niezbędną podczas tworzenia własnych programów. Bez względu na język programowania czy środowisko programistyczne, z jakiego będziemy korzystać oraz jakie programy będziemy tworzyć, wiedza przedstawiona w tym kursie stanowić będzie podstawę, swoiste wprowadzenie do świata programowania. Skoro będziemy zajmować się algorytmiką i programowaniem, na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest algorytmika. Jedna z najtrafniejszych definicji mówi, że algorytmika to jeden z podstawowych działów informatyki zajmujący się projektowaniem, konstruowaniem oraz badaniem i analizą algorytmów. Przede wszystkim koncentrując się na ich roli jako precyzyjnego opisu postępowania mającego na celu znalezienie rozwiązania postawionego problemu za pomocą komputerów. To tylko wydaje się tak bardzo skomplikowane. Po wyjaśnieniu w kolejnych odcinkach okaże się to całkiem proste. Natomiast jeśli chodzi o programowanie, potocznie rozumiane jest jako wprowadzenie do komputera odpowiednich poleceń w formie kodów wyrażonych w specjalnym języku programowania. Natomiast w informatyce określamy programowanie jako proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych. Jeśli spojrzymy na algorytmikę i programowanie w szerokim ujęciu, okaże się, że to nie tylko komputery, ale i duża część nowoczesnych urządzeń nie powstałaby bez programistów. Sprzęt AGD, RTV, urządzenia mobilne, usługi internetowe i wiele innych urządzeń zawiera odpowiednie programy, bez których nie mogłoby działać. Myślenie algorytmiczne i wiedza programistyczna pozwala lepiej zrozumieć ich działanie i ułatwia korzystanie z wszelkiego rodzaju nowych technologii. Już teraz serdecznie zapraszam na kolejne odcinki kursu z tej serii. Bez względu na to, czy chcesz uczyć się programowania do szkoły dla rozwinięcia własnych kompetencji cyfrowych i umiejętności, czy traktujesz te zagadnienia jako hobby lub po prostu interesuje cię algorytmika i programowanie, znajdziesz tu coś dla siebie. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i
Do usłyszenia.